Środa, 21 maja, 6:18 czasu środkowoeuropejskiego. To są komentarze giełdowe Bossa FX. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do wysłuchania krótkiej analizy technicznej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe. Kurs futures S&P 500 w układzie H4 oscyluje praktycznie już kolejną godzinę w bok, mniej więcej w rejonie 1867 punktów i minimalnie poniżej tego poziomu. Warto jednak zerknąć, że ostatni tutaj lokalny zrzut kursu do rejonu 1864 punkty został powstrzymany, gdyż nastąpiło po spadku wyrysowanie białej świecy, a ponadto znajdujemy się ponad lokalnymi minimami, które tworzą dolne ograniczenie konsolidacji z takim słabym, choć istotnym technicznie wsparciem 1862-1861. Jeżeli 62-61 zostanie zachowane, a ta świeca biała wyrysowana po ostatniej przecenie nie zostanie zakryta w pełni, to będzie bazą do podbicia w stronę 1873-79, co nie zmieni układu sił na wykresie. Dopiero wybicie się takie istotne, silniejsze na podwyższone wolumenie ponad 1880 punktów powinno skierować kurs do 1888-1896, gdzie osiągniemy górne ograniczenie konsolidacji, jaka utworzyła się na S&P 500. EMA 200 w układzie H4 porusza się minimalnie wzrostowo, co podkreśla brak wysokiej wagi dla sygnału sprzedaży modelu gapiego, który widnieje na wykresie. Przełamanie lokalnych minimów to ruch w stronę 1848-23, natomiast wybicie się ponad 1896 to ruch w stronę 1900-2000 punktów. A jeżeli teraz zerkniemy na sytuację na Dow Jonesie pod kątem instrumentów futures, to wręcz analogicznie odczytamy ostatnie minimalne podbicie jako obronę poprzednich wsparć i próbę wyhamowania tej zniżki, którą obserwujemy już od połowy maja, dokładnie od poziomów z ubiegłego tygodnia. Możliwe zatem jest podbicie do 16395, 16498, ale pamiętajmy, że model gapiego wskazuje sprzedaż przy neutralnym poziomie EMA 200. Dojście do majowych maksimów jest jak najbardziej prawdopodobne, natomiast impet do tego nie wskazuje, gdyż mamy słabość, która dopiero zostanie tutaj zanegowana, jeżeli kurs wyjdzie ponad 16395. Zachowanie słabości to ruch w stronę 16077, 16000 punktów. Z kolei sytuacja na DAX-ie przedstawia nam bardziej neutralne środowisko transakcyjne, z tego względu, że mieliśmy o wiele słabszą przecenę i próbę konsolidowania się w zakresie 9585 oraz 9661, 6971. Wybicie się ponad 71 lub poniżej 85 powinno skierować kurs do 9460 i odpowiednio do 9769. Model gapiego przyjmuje nieznaczny impet spadkowy, więc przewagę tutaj ponownie ma podaż, przy czym EMA 200 rośnie i znajduje się w rejonie 9535, czyli w tym układzie długofalowego wzorca wzrostowego. Jeżeli teraz zerkniemy na FW20 i spróbujemy odczytać tendencje na krajowych futures dla 20 największych spółek przez pryzmat tego, co dzieje się na rynkach otoczenia, to zauważymy wprost, że kurs przy 2388 jest praktycznie bez znaczenia, bez wskazania ani na presję spadkową, ani na wzrostową. A z tego względu, że mamy konsolidację 2364, 2406, a kurs znajduje się prawie przy środkowym ograniczeniu tej konsolidacji. Jeżeli zatem tutaj zostanie przełamane lokalne minimum z ostatnich kilku sesji, to będziemy mieli ruch do dolnego ograniczenia, a próbę wybicia się ponad 2392, 2396, gdzie mamy H3, H4, wczorajszy Camarilla, powinno wymusić ruch w stronę 2406, 2409. Przy 2411 opada EMA 200, więc pamiętajmy o tym sygnale sprzedażowym, a także o sygnale modelu gapiego, który również pokazuje impet spadkowy już od dłuższego czasu.
Wybicie się z konsolidacji powinno skierować kurs albo do 2300 punktów, jeżeli nastąpi wybicie dołem i kurs nie powróci poniżej 239296, a jeżeli nastąpi wybicie górą, a kurs nie powróci poniżej 2378-2370, to powinien ruszyć w stronę 2458. Dziękuję za uwagę, mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.